Już po raz 11 10 studentów i uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego spotkało się ze starostą Bogdanem Soboniem i zarządem Wszechnicy Koneckiej na miłej uroczystości wręczenia stypendiów. W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz rodzice wyróżnionych stypendystów. Po przekazaniu gratulacji i życzeń starosta Bogdan Soboń przystąpił do wręczania stypendiów. Panie starosto, przed chwileczką wręczał pan stypendia starosty, stypendia dla studentów i dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu koneckiego. Proszę powiedzieć króciutko, jak to się zaczęło i od ilu lat już pan czy no, pańscy poprzednicy być może wcześniej te stypendia przyznawali? Tak, oczywiście dzisiaj wielki dzień, po raz 11, szanowni państwo, zostały wręczone stypendia starosty Koneckiego dla 4 studentów, jednego absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej i 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także po raz 11, jak przed chwilą wspomniałem i tu przed chwilą jak gdyby pewnym elementem tej ceremonii jest czas dla studentów, którzy i uczniów, którzy dostali te stypendia, co robią, co studiują, co zamierzają w przyszłości. Także mogliśmy się przekonać, że kierunki studiów, zainteresowania są wszechstronne naszych jakby nie było mieszkańców powiatu koneckiego i serce naprawdę rośnie, że mamy tak zdolną młodzież, która uczy się, studiuje, ale oprócz tego ma ogromne zainteresowania wykraczające poza kierunek swych studiów i naprawdę ta poprzeczka z roku na rok rośnie, jak to żeśmy przed chwilą powiedzieli, bo są to naprawdę utytułowane osoby o ogromnych osiągnięciach już pozaszkolnych, że tak powiem. Panie starosto, proszę jeszcze powiedzieć, jeśli to nie jest tajemnica, w jakiej wysokości otrzymują oni te stypendia? Jest to wysokość 250 zł miesięcznie dla uczniów szkół gimnazjalnych przez okres 10 miesięcy, dla studentów o ten wrzesień krócej, czyli od 1 października przez 9 miesięcy. Można sobie łatwo to przemnożyć. Oczywiście stypendia starosty Koneckiego za pośrednictwem Wszechnicy Koneckiej, która powołuje komisję stypendialną i tu jak gdyby pośredniczy w tym procederze, jest łatwo można policzyć te 9 i 10 przez 250. Myślę, że to jest młodzież niezamożna. Bardzo zdolna, ale niezamożna i myślę, że tym bardziej te pieniążki dla nich, dla inwestowania w swoje wykształcenie są ogromne, przydatne i bezcenne. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Wyróżnieni uczniowie i studenci opowiedzieli o swojej drodze do sukcesu oraz swoich zainteresowaniach i pasjach. Jak się okazało, wbrew obiegowym opiniom, mają oni czas także i na rozwijanie swoich zainteresowań poza nauką i studiowaniem. Przed chwilą otrzymaliście stypendia ufundowane przez pana starostę Koneckiego dla najlepszych studentów i uczniów z terenu powiatu koneckiego. Kasia Woźnica jest uczennicą 2 liceum ogólnokształcącego w Kojskich i średnią ocen ma 5,5. Słuchaj, ty chyba nic nie robisz w ogóle, tylko się uczysz. No to jest trochę mylne przekonanie, ale dosyć powszechne. Nie, mam swoje zainteresowania, lubię na przykład dużo czytać, szczególnie literaturę historyczną. Lubię też oglądać filmy, więc mam też czas wolny i nie spędzam go tylko ucząc się. A jeśli chodzi o te zainteresowania naukowe, czyli przedmiotowe, które to są te ukochane twoje przedmioty w liceum? Przede wszystkim matematyka i no, w tym właśnie przedmiocie próbuję swoich sił w różnych konkursach. Udaje mi się czasami na przykład w pierwszym świętokrzyskim maratonie maturalnym razem z moim kolegą z klasy zajęliśmy ex aequo pierwsze miejsce. Więc podejmuję też właśnie różnego rodzaju próby w konkursach i sprawdzam się. To stypendium jest dość znacznej wysokości, no w stosunku tam 10 miesięcy chyba, bo ono jest na rok szkolny. Powiedz, co ty z tymi pieniędzmi masz zamiar zrobić? Może przeznaczę to pewnie na zakup książek, nie tylko naukowych z różnego rodzaju zadaniami, ale też może tak bardziej na rozrywkę i na czas wolny. I nie wiem, może też na przykład na opłaty za internet,
albo kursy języka angielskiego. Dziękuję. No i przechodzimy do studenta. Damian Rozmus, student Wyższej Szkoły, muszę tutaj poczytać sobie, bo nie spamiętam, to są dwie uczelnie właściwie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa i Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, średnia ocen 5, piąty rok na Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa, tak, a drugi rok studiów na Wyższej Szkole Handlowej. Matko Święta, dwa kierunki naraz, studia dzienne. I to już, ty jesteś właśnie weteranem tutaj, jeśli chodzi o te stypendia. Dzisiaj jubileusz skromny, bo skromny, ale to już po raz piąty otrzymujesz to stypendium. Tak, oczywiście. Tak jak pan powiedział, to otrzymuję stypendium starosty koneckiego po raz piąty. To jest taki szczególny dzień dla mnie, uroczysty, podniosły. Tak jak pan powiedział, to można traktować jako taką małą rocznicę. No i bardzo mnie cieszy, zawsze z ogromnym sentymentem i radością powracam do tego miejsca. No i oczywiście pamiętam też o tym, że to jest już moje ostatnie stypendium, ponieważ zgodnie z regulaminem można je pobierać do ukończenia pierwszego kierunku studiów. Także tym bardziej jestem szczęśliwy, że mogę tutaj być w tym miejscu dzisiaj. No i traktuję to jako takie swoiste podsumowanie całej mojej dotychczasowej ścieżki edukacyjnej. No może przekona się pan starosta z całą tą swoją radą czy komisją i może zmienią regulamin dla tak no, znakomitego studenta z takimi osiągnięciami. Myślę, że warto by było, zwrócimy się do pana starosty z taką propozycją, żeby może ten regulamin spróbować zmienić. Posłuchaj. Moim zdaniem nie jest to konieczne, ponieważ uważam, że należy dawać szansę też innym osobom, ponieważ mamy bardzo dużo młodych, zdolnych osób w całym powiecie koneckim. My już mieliśmy swoją szansę, swoje radosne momenty, dlatego też należy inwestować też w kolejne osoby i doceniać, ponieważ mamy właśnie dużo talentów, którzy mogą zainwestować te pieniądze w swój rozwój osobisty. Proszę, jaki skromny młody człowiek, nie egoista zupełnie z tej wypowiedzi wynika, więc obyśmy mieli no, więcej takich osób i takich chętnych. Dobrze, jeszcze mi powiedz tak, no, zadałem tu koleżance to pytanie i powtórzę. Dwa kierunki studiów, praca magisterska i już obrona niebawem. Jak znajdujesz czas, czy w ogóle znajdujesz czas na jakieś rozrywki, na jakieś hobby, bo pewnie coś tam jeszcze masz poza tymi naukowymi, że tak powiem, zdolnościami i tymi problemami, z którymi się borykasz i spotykasz, bo na pewno rozwiązywanie problemów również nie jest ci obce. Tak, oczywiście ja poza tymi wszystkimi rzeczami, które robię i są one związane z nauką, interesuję się psychologią człowieka, ponieważ mając do czynienia z różnymi ludźmi, działając, będąc przewodniczącym studenckiej poradni prawnej, niejednokrotnie spotykam się z dramatami po prostu różnych osób, które mają bardzo trudną sytuację materialną, nie stać ich na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika, adwokata, radcy prawnego. No i ja po prostu oczywiście razem ze swoimi kolegami, koleżankami bezpłatnie pomagam tym osobom, przeżywam razem z nimi te wszystkie problemy, dlatego też interesuje mnie psychika człowieka, właśnie te różne aspekty z tym związane, ale również geografia i historia naszego regionu świętokrzyskiego. No cóż, dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Życzę jeszcze podwyższenia tych średnich ocen. Tobie życzę najwyższa średnia to tylko 5,0. W takim razie praca magisterska i obrona, żeby na piątkę, bo chyba szóstki nie ma na studiach jeszcze. Nie, tylko może być taki dodatkowy wpis przez pana rektora dokonany właśnie przy dyplomie, no i taki uroczysty wpis w indeksie, także. No to życzę tego i gratuluję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Natomiast tobie życzę, bo chyba są jeszcze takie świadectwa z paskiem dla tych najlepszych uczniów, tak, żeby do klasy trzeciej chyba będzie zdawała w tym roku kalendarzowym i szkolnym. No i życzę takiego świadectwa właśnie z paskiem. Dziękuję bardzo.